Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Dużo zawsze mówi się o powtarzalności w skokach, ale kiedy patrzyłem na Ciebie dzisiaj, to trzy zupełnie różne historie z mojej perspektywy, jak Ty to czułeś. Ja nie skupiam się teraz na tym ostatnim skoku, na pierwszym, drugim, tylko czy był jakiś element powtarzalności w ogóle? No, jeden element powtarzalności, który się przewija od dłuższego czasu, no to jest taki, że po prostu po jednym dobrym skoku, no przychodzi później po prostu drugi, wręcz powiedziałbym kompromitujący, no i to jest coś, co się już przejawia od dłuższego czasu, nie mam pojęcia skąd to się bierze. No dzisiaj, tak jak powiedziałeś, trzy różne skoki, na każdy próbowałem innego systemu i to co zadziałało chciałem powtórzyć, ale później już się nie udało. No bo coś zawsze wynika z czegoś. Mówiłeś o tym, że może tobie coś się przyśni, może trenerom coś się przyśni i jakiś pomysł będzie na tę sobotę, ale to jest trochę jak na konkursie pieczenia ciast, kiedy już podczas zawodów cały czas szuka się w przepisie, cały czas tutaj jajko dorzucę, tutaj wodę odejmę, tutaj trochę mleka, to nie jest to, z czym się pewnie powinno przyjść. I teraz co wyście rano wypracowali? No staramy się po prostu poukładać mnie tak, żebym potrafił się z tego pozbierać na progu i normalnie po prostu później móc lecieć. Problem jest cały czas w utrzymaniu dobrej pozycji. Gubi się to wszystko gdzieś w przejściu. No i tyle. No. Pierwszy skok konkursowy, on był udany. Tam była chwila radości. Co tam zadziałało? No zadziałało, no, utrzymałem właśnie stabilną pozycję, przez to kierunek odbicia wyszedł w porządku, no i była i prędkość i wysokość w locie, no także tak, to zadziałało. Na koniec było już niebezpiecznie, chodziło o to, żeby bezpiecznie wylądować? Ale kiedy? Druga seria. No już tak, no szczerze powiem, już coś zrezygnowałem, bo widziałem, że lecę bokiem 3/4 lotu, no i ostatni to było tylko, żeby wyprostować i już nie było z czego nawet to później wyciągnąć, także to już było takie bardziej odpuszczenie.